A dlaczego proszę dziennikarze bardzo. Nie mogą tam wejść? Pani może bez problemu, ale bez mediów. A dlaczego bez mediów? Dlaczego? Nie wiem. Taki mamy. Media są kompletnie niepotrzebne w tym, bo nie będzie to żadne spektakularne wydarzenie. Czy media są niepotrzebne przy takiej okazji? Są absolutnie zbędne. Ale to jest wydarzenie publiczne. Dlaczego media nie mogą przy tym być? Są zupełnie niepotrzebne media przy wręczeniu czegoś takiego. Czyli nie możemy tutaj być. W tej okazji nie mogą państwo. Pani prezydent Hanna Zdanowska nie będzie brała udziału w debatach. Hanna Zdanowska nie przyjęła zaproszenia do debaty. Szkoda. Od 14 lat pani prezydent nigdy w żadnej takiej debacie nie brała udziału. Rzucam jej rękawice i wyzywam na pojedynek, na debatę o naszym mieście i o problemach mieszkańców Łodzi. Jeśli pani prezydent ma zdolności honorowe, powinna wreszcie odważnie stanąć do debaty, nie skrywając się dziecinnie za urzędnikami i specami od propagandy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No i do pani prezydenta. A to nie ma problemu. Jeżeli coś, to do kancelarii, a ja nie, pójdę do pani może do pani tylko. Prezydent. Bez mediów. Ale my do pani prezydent jesteśmy z państwami i chcecie. Ja wiem, ale pani może bez problemu, ale bez mediów. A dlaczego bez mediów? Ale dlaczego? Nie wiem. Taki mamy. Proszę powiedzieć, że przyszła Agnieszka Wojciechowska-Wanchełka z prezentem. Dobrze, ale miałyśmy powiedziane, że pani może bez problemu być. Zapraszamy. Przepraszam, dlaczego media nie mogą tutaj wejść? Bo już są takie krążą historie w mieście, że z jakichś powodów państwo się boją pokazać. No bo ja jestem, mogę się wylegitymować, przecież to jest urząd publiczny. Ja jestem posłem, a to jest tam urząd jest, publiczny. Przepraszam. Pytanie do rzecznika. Tak, tak. Ale tam jest rzecznik. Jak będzie rzecznik, nie ma problemu. Zaraz do państwa też. Czy mamy podejrzenia, że może krzywda się dzieje, pani prezydent? Jest wyczerpana, siły nie ma z nami rozmawiać. My oczekujemy prezydenta naszego miasta, że wyjdzie i będzie rozmawiał. Że będzie stawał do debaty, nie będzie wyprowadzany tyłem albo zamykany na szyf. Mamy prawo wiedzieć, kto nami rządzi i kto się chce ubiegać o kolejną kadencję, prawda? 32 lata wchodzę tutaj, w te drzwi i tam na górę i nie mam żadnych problemów. Dlaczego nie mogę wejść? Dlaczego pani mówi, że pani poseł może, a ja nie mogę? Ale ja też jak pan redaktor widzi nie mogę, bo stoję pod drzwiami. Ja chciałam zauważyć, że ja też nie mogę, jestem posłem i stoję pod drzwiami. Słuchajcie, ja jestem... Bo być może pani prezydent jest nie do pokazania. Mamy takie przypuszczenia i podejrzenia, że albo ktoś być może zniewolił panią prezydent, ona biedna nie może do nas wyjść, a może by chciała. Nie wiemy, czy jej się krzywda nie dzieje. Ja się zajmuję pomocą ludziom, więc chciałabym pomóc pani prezydent. Odciążyć ją troszkę. Ale słuchajcie, z nikim się nie rozmawia. Rozmawia się tylko z osobami wygodnymi i jakby podporządkowanymi tej władzy. Wszelką korespondencję proszę kierować do pani, nie do kancelarii. Do rozmowy, ja jestem posłem, ja sobie życzę rozmawiać z prezydentem miasta. A dlaczego proszę dziennikarze bardzo. Nie mogą tam wejść? Tam jest a my mamy podejrzenia, że pani prezydent się dzieje krzywda, chciałabym jej pomóc, albo że na przykład nie może do nas wyjść z innych powodów. Ja bym chciała sprosić. Wszelkie rzeczy, bardzo proszę zostawić. Ale to nie są wszelkie rzeczy, tylko ja przyszłam do prezydenta miasta. A ja też mam czekać, skoro tam jest rzecznik prasowy? Panie Konradzie, niech wyjdzie pani prezydent. Jeżeli tam nie można wejść, bo tam się takie rzeczy dzieją, że wejść nie można, to niech ona wyjdzie. Czy my jesteśmy na Białorusi, czy jesteśmy w Moskwie, czy jesteśmy w Unii Europejskiej, w kraju cywilizowanym? Młodzi ludzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panie redaktorze. Gdzie jest pani prezydent? Zapraszam panią poseł. Dobrze, ale to ja z sekundantami, żeby było elegancko. I media też mogą wejść. Media nie mogą a z powodu... wejść, to jest wizyta pani poseł. No, ale ja jestem osobą publiczną i ja moja działalność jest... Ja w przeciwieństwie do pani prezydent działam w sposób jawny. My też działamy w sposób jawny i serdecznie zapraszamy panią poseł do wręczenia, ale media nie są przy tym potrzebne. Ale proszę powiedzieć, jakie jest uzasadnienie, że ale pani prezydent też jest osobą publiczną. Nie sądzę, żeby to była rozmowa dwóch osób publicznych, bo przyjmiemy ten podarunek.
warunek w sekretariacie, natomiast nie przewidujemy rozmowy. Media są kompletnie niepotrzebne w tym, bo nie będzie to żadne spektakularne wydarzenie. Media są niepotrzebne przy takiej okazji? Są absolutnie zbędne przy tym, żeby pani poseł zostawiła tutaj... Ale to jest wydarzenie publiczne. My też trochę prywatności w pracy potrzebujemy, więc jakieś ograniczenia to niech pani muszą prezydent być. Zrezygnuje z tej funkcji, jak jej potrzeba dużo prywatności, natomiast jak się chce ubiegać o kolejną kadencję, to ja bym jednak proponowała, żeby się wzięła do roboty. Chce się ubiegać i ubiega się. Ja serdecznie panią poseł zapraszam. Czyli nie możemy tutaj być. W tej okazji nie mogą państwo. Dlaczego media nie mogą przy tym być? Są zupełnie niepotrzebne media przy wręczeniu czegoś takiego. Ale... Jakie pan wystawia świadectwo tego, że pani prezydent jest uśmiechnięta, otwarta na rozmowę, skoro nie jest i właśnie jesteśmy tego świadkami w tym momencie? Jest zawsze otwarta na rozmowę, ale czasami ale trzeba tę rozmowę wczoraj umawiać. Nie przyszła na debatę. Nie uczestniczymy w debatach. Nie. Demokracja rządzi się swoimi prawami, a dyskurs jest jej podstawą. Jeżeli prezydent nie ma nic do powiedzenia o własnym mieście i o problemach mieszkańców, albo mówi w sposób mało sprawny, to unika debaty. Bardzo mi miło, że pan ze mną podejmuje dialog, ale ja nie widzę, żeby pani Zdanowska podejmowała dialog z kimkolwiek. To nie jest jakaś kukła i marionetka, którą przywozi w asyście urzędników, która się nie odzywa bez urzędników, która do każdej wypowiedzi jest przygotowywana i której się nie pozwala nawet wyjść normalnie na spacer z mieszkańcami, bo połowa mieszkańców, którzy z nią spacerują, to są urzędnicy. To są fakty. Dlaczego to są kody? Dlaczego na półpiętrze stoją strażnicy? Czy tej pani się dzieje krzywda? Czy ona nie chce ludzi widzieć? Czy państwo nie chcą, żeby ludzie ją widzieli? No co to jest za historia? Łącznie z panem Gosem. Ale biorę tych dwóch sekundantów. Dobrze, bo dwóch sekundantów zabieramy ze sobą. Wszystkiego dobrego dla państwa. Również wszystkiego dobrego, panie Buczyń. 32 lata tutaj przychodzę, mogę się swobodnie poruszać, bo tym mamy legitymację na rzecz. Co? Na Białorusi, gdzie pozdrawiamy Białoruś tutaj. Arogancja, obstawić się jeszcze za nasze podatki. Nie ma wolnych mediach, dziennikarzy. Nie ma. Ale proszę spojrzeć, jak pan jest tutaj stoi, pilnuje nas, tak? Jakbyśmy tutaj komuś przyszedł, się wiedzą, na tych Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezydencie, chciałabym się wypowiedzieć. Pani prezydent nas spotkanie. Możemy przyjąć, przekazać. Na pewno to rozumiemy. No, a jak słyszę, ma, to może na chwilę wyjść sprawdzamy. Nie możemy przeszkadzać się, że mamy takie zwyczaje. A to jest pani prezydent? W ogóle jestem. Tak? No cóż. W takim razie będziemy rozmawiali przez media. To ja może powiem tak, proszę przekazać to pani prezydent. Żadna bomba w podyszce, na podyszce może pani prezydent spożywać i własne żona. List proszę, żeby przeczytała. Czyli jednak nie jestem tobą, zakłamała pani strażników? Bo to jest... Ja co do zasady nie kłamię, szanowna pani. I to jest owszem interwencja. Interwencja w sprawach ważnych dla miasta. Łodzianie się domagają, żeby prezydent tego miasta wreszcie nadała prawki stanęła do debaty. Bez urzędnika zalecali, bo sama siebie. Jestem posłem, jeśli się pani podoba przyjmie i na pewno rozliczę w kampanii. A to proszę przekazać pani prezydent i treść listu będzie upubliczniona. Także oczekuję na odpowiedź. Nagraliśmy i wiemy, że państwo są chętni do pomocy. Pani prezydent wyjść do nas nie może. Mamy podejrzenia, że jej tam w ogóle nie ma. Ale nie będziemy tego sprawdzać. My przyszliśmy z awanturą. Przyszliśmy wręczyć list. I rzucić rękawice i wreszcie stanie do pojedynku łódź, bo nie oddamy miasta walkowerem tym razem. Dziękujemy. Oczywiście, szanowni państwo, pani prezydent albo nie ma w pokoju, albo nie chciała wyjść. Zostawiliśmy, tak jak zwykle, oczywiście, że wszyscy wiedzą, że jak zwykle. Zostawiliśmy tę poduszkę, może będzie łaskawa spocząć, jak się zmęczy, albo przeczytać list w wolnej chwili, albo założyć tę piękną czerwoną rękawiczkę, którą ja ofiarowałam. Ale to jest wezwanie na pojedynek o Łodzi, to jest wezwanie do debaty kobiet w mieście kobiet. I raz jeszcze podkreślam, dosyć tolerowania takiego zachowania osoby rządzącej. 14 lat nie stanęła do żadnej dyskusji. Jak państwo widzieli, urzędnicy się dwoją i troją i tłumaczą za panią prezydent. Urzędnicy tutaj de facto nie są niczemu winni. Pani prezydent albo jest człowiekiem nieubezwłasnowolnionym i stanie do debaty bez urzędników za plecami i jako Hanna Zdanowska wypowie się na temat miasta i mieszkańców, albo nie jest do tego zdolna, a zatem nie powinna kandydować na kolejną kadencję. Taka jest moja opinia w tej sprawie jako kontrkandydatki. Treść listu zostanie powszechnie upubliczniona.